Więc pamiętaj, warto ma, aby walczyć o serca każdego, dla zwycięstwa i kibica swego. Od kibica jest... Najlepsi! Palce do szakury przenosić! No to zróbmy to! Cieszymy się z 3 punktów i tyle, co można o takim meczu powiedzieć. Przegraliście 3-0, to wygraliście z zawierciem. Jakaś refleksja? Myślę, że w zawierciu tak naprawdę przegraliśmy 3-0, ale to był mecz bardzo wyrównany. I ten mecz w zawierciu przegraliśmy tak naprawdę w tym pierwszym ustawieniu. 2 razy nas dość mocno dopadli serwisem i tak można powiedzieć, że w jednej rotacji robili przewagę. Więc to naprawdę nie był nasz zły mecz. Natomiast to już jest druga runda, to już jest kilkanaście meczów za nami i to też są już inne zespoły. Fajna pasa, bo 3 wygrane z rzędu. To pomaga na takim rozbiegu, bo kolejny mecz domowy. Ja mimo wszystko staram się tak pracować z zawodnikami, aby to nie miało dla nas znaczenia, bo każda seria się kiedyś kończy i każda, czy to zwycięska, czy to przegrana, i tak naprawdę to nie może mieć dla nas znaczenia. Dla nas najważniejsze jest to, co robimy na treningu i koncentracja na następnym meczu. Ale w piątek rywal, który zaskoczył w tej kolejce. Jak pan skomentuje? Myślę, że jakbyśmy popatrzyli przez pryzmat Warty rok temu, to też był zupełnie inny zespół. W ubiegłym kolejce oczywiście zespół z Radomia zrobił niespodziankę, ale także Zawiercie zrobiło sobie niespodziankę, no mimo wszystko wygrywając z Jastrzębiem. I teraz możemy porównywać. Ja staram się tego nie robić, dlatego że mecz meczowi jest nierówny i nigdy to nie jest tak, że grasz tak, jak ci przeciwnik pozwala. I nigdy nie jest tak, że jak ktoś z kimś wygrał, to potem będzie trudniej. I tak gra zależy od naszej drużyny. Trenerze, dzisiaj pierwszy raz nie powiedział pan, walczymy o utrzymanie. Dopóki nie ma matematycznych czy takich szans na utrzymanie zespołu z Bydgoszczy, dotąd tak będę mówił. Natomiast myślę, że teraz wytwarza się sytuacja taka, że możemy powalczyć o coś więcej, ale uciekam od tego i nie chcę, aby zawodnicy się rozpraszali możliwościami, jakie się otwierają. Mamy się koncentrować, tak jak powtórzyłem, na treningu i na kolejnym. Za chwilę wracamy do tych pozytywnych emocji sportowych. Powróciłeś za sobą, zmieniłeś się. Oto pytanie się powtarza i przewija gdzieś tam w wywiadach, oczywiście przy okazji meczu zawsze ze Ślepskiem. Oczywiście wspominam bardzo dobrze i zawsze powtarzam, że Suwałki to jedno z takich moich szczególnych miejsc na mapie i w ogóle w sercu, bo tutaj spędziłem 4 lata, ale to nie były normalne 4 lata, tak jak w każdym klubie, tylko połączone z takimi dość dużymi emocjami, związanymi nie tylko z grą tutaj w Ślepsku, ale również z pracą z młodzieżą Salosu, także no dużo takich wspomnień bardzo pozytywnych, dużo zapamiętałem, jakby gdzieś tam zapisało się w mojej pamięci dużo rzeczy i jak zawsze wracam do Suwałk, no ten sentyment jest silny. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? No cóż, dzisiejszy mecz. Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, z takim dość dużym impetem dużo broniliśmy, kontratakowaliśmy, więc i ten set ułożył się po naszej myśli. No później tak naprawdę wcale nie było źle, bo graliśmy cały czas nieźle, cały czas ten mecz był wyrównany. Zabrakło nam... Walka punkt za punkt. Zabrakło nam gdzieś tam w takiej trochę dokładności, może chłodnej głowy w takich dosyć łatwych piłkach, w wystawie piłki sytuacyjnej. Dużo cały czas mieliśmy mimo wszystko tych tak zwanych kontrataków w powietrzu, żeby przełamać Ślepski i wyjść na prowadzenie, ale to się nie udawało i tutaj bym upatrywałbym przyczyn tej porażki, że jednak troszeczkę słabiej zagraliśmy w kontrataku. A powiedz, chciałbyś wrócić do Suwałk? Tak, myślę, że Suwałki, nie będę owijał bawełnę, myślę, że Suwałki, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest w moim sercu szczególne miejsce. A więc zapraszamy do Suwałk. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dzięki. It was a good team effort. I thought
It was a tough start for us. Obviously, we didn't get the first set, but going into second set, third set, and fourth set, I thought we were we had a good hold of what we wanted to do in the match. So, props to Zawiercie. They're a very good team. They brought a lot of offense, and they were really scrappy on defense, and it was tough to play against that. Luckily, we were able to, you know, do well and execute our game plan. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.